Witajcie. Z racji tego, że instalacja tekstowa Debiana jest instalacją w zasadzie najprostszą i dającą najwięcej możliwości, opracujemy sobie dzisiaj tekstową instalację Debiana z jednym z domyślnych środowisk graficznych. Dobrze, nie przedłużając tyle tytułem wstępu, przejdźmy do samej instalacji. Odpalmy maszynę wirtualną. Odpuszczamy sobie, jak widzicie, Graphical Install, który jest pierwszą opcją. Odpuszczamy też Install, który jest tekstówką. Idziemy Advanced Options, Enter, Expert Install. Zawsze korzystam z tego rodzaju opcji i wcale nie jest ona tak złożona ani trudna, jakby się wydawało na samym początku. To tylko i wyłącznie poważnie brzmi. Klikamy Expert Install. Ja w tym czasie zrobię sobie maszynę wirtualną na pełen ekran, jednocześnie pozbywając się mojej twarzy z ekranu. Tak jak powiedziałem, moja twarz znika. Maszyna wirtualna wraca na pełen ekran. Pierwsza opcja, wybierz język. Wybieramy polski, więc dwa razy naciskamy P. Jest to dużo wygodniejsze niż w trybie graficznym. Klikamy Enter. Jesteśmy w Europie, więc wybieramy Europę, chyba że mieszkasz w tym momencie zupełnie gdzie indziej. Polska, jako że w tym kraju chyba się znajdujemy. Tutaj również możemy zwyczajnie nacisnąć Enter. Nie potrzebujemy software'u dla osób niewidomych. Konfigurujemy klawiaturę. Polski, oczywiście. Musimy wykryć i zamontować nośnik instalacyjny. Klikamy Enter. Zostało nam podane USB Storage. Enter oraz Enter. Nie wiem, klikanie non-stop Enter może wydawać się nudne, ale to dobrze. Instalator nie jest skomplikowanym instalatorem. Załaduj nośniki instalatora z nośnika instalacyjnego. Klikamy Enter. Tab. Ach, może sobie wrzucimy po prostu Loomem, bo to akurat maszynka wirtualna. Chyba jedyna rzecz, jaką sobie tutaj wrzucimy. Dalej, tak przy okazji instalujemy sobie wersję stabilną Debiana, to jest Debian 11 z niewolnymi sterownikami. Jesteśmy proszeni przez instalator o to, żebyśmy mu pozwolili wykryć sprzęt sieciowy, co właśnie robimy. Konfiguruj sieć, to jest kolejny Enter. Strasznie to skomplikowane, jak widzicie. Konfiguruj sieć automatycznie. No, oczywiście, że tak. Enter. Sieć za chwilę powinna zostać wykryta. Nazwa hosta możemy sobie zmienić na jaką chcemy. U mnie będzie to test. Nie zgadniecie. Enter. Nazwa domeny możemy odpuścić, jeżeli nie jesteśmy członkiem domeny, a pewnie nie jesteśmy, jeżeli jest to komputer na biurku. Ustaw użytkowników i hasła. Enter. Czy chcemy użyć ukrytych haseł? Oczywiście. Czy umożliwić logowanie jako root? I tu jest pierwsze ważne pytanie. Jeżeli chcesz mieć osobne konto administratora systemu, tworzysz roota. Czyli masz roota z osobnym hasłem i do instalacji różniastych rzeczy używasz albo switch user, root, enter, hasło. Albo po prostu logujesz się w konsoli bezpośrednio na roota.
Na biurku jest mało, kiedy to potrzebne, więc ja tego roota sobie teraz nie utworzę, a mój zwyczajny użytkownik, którego utworzę za chwilę, będzie miał uprawnienia z grupy sudo, czyli będę wykonywał czynności administracyjne używając komendy sudo, jakaś tam komenda enter, hasło. Na przykład sudo apt-get install, nie wiem, bracero. Pełna nazwa nowego użytkownika. Nie zgadniecie. Test. Nazwa konta. Taka sama. Hasło oczywiście najtajniejsze z tajnych. Trzeba je powtórzyć dwukrotnie. Tak, właśnie to jest opcja, która normalnie by się tu nie pokazała. Natomiast ze względu na to, że wybrałem free memory, low memory, install, mam też możliwość wybrania takiej opcji, co też zresztą robię. Instalator już kuma, że pracuje na sprzęcie z małą ilością pamięci. Konfigurujemy zegar. Czy ustawić zegar z użyciem NTP? Oczywiście, że tak. W tym momencie pozostało nam jedynie kliknąć. Tak, wybieramy domyślny serwer czasu. Nasza strefa czasowa to najprawdopodobniej Europa, Warszawa. Wykryj dysk. Cały czas klikam Enter, już mnie, kurde, palec boli. Partycjonuj dyski. Jako, że nie będziemy się bawić w ręczne partycjonowanie dzisiaj, dajemy przewodnik cały dysk, więc znowu klikamy Enter. I dajemy oddzielną partycję Home. I tak nam ładnie podzielił dysk. Mamy 21 giga z kawałkiem na roota, giga na swapa, reszta na Home'a. Zakończ partycjonowanie i zapisz zmiany na dysku. Tak, zapisać zmiany na dysku. Zainstaluj system podstawowy. System podstawowy się instaluje, moment mu to zajmie. Jak widać na załączonym obrazku, jesteśmy proszeni o wybranie jądra dla naszego systemu. Jeżeli wybierzemy opcję pierwszą, będziemy mieli jądro statyczne, to znaczy niezależnie od tego, ile razy ten system będzie upgrade'owany, update'owany i tak dalej, będziemy mieli ciągle to samo jądro systemowe. Natomiast jeżeli wybierzemy meta pakiet Linux Image AMD64, za każdym razem, kiedy będzie update'owany system, a pojawi się nowa wersja jądra, będzie ono dla nas również update'owane przez system Debian. Więc ja wybieram właśnie tą drugą opcję. Nie spodziewajcie się też nie wiadomo jak częstych świeżych jąder na stabilnym Debianie. To jest dość skostniały system i to jest jego zaleta. Jeżeli uważasz to za wadę, nie używasz stable'a, tylko testinga albo SIDA, albo w ogóle czegoś zupełnie innego. W Debianie chodzi głównie o jego stabilność i łatwość użycia. Teraz tak, możemy dołączyć sterowniki do InterD. Bezpieczną opcją jest wybranie opcji pierwszej w przypadku instalacji tego na jakimś nowym sprzęcie. To jest chyba bardziej przydatne na serwer, gdzie nie potrzebujemy różnych dziwnych rzeczy, które zwykle potrzebne są na desktopie. W każdym razie najbezpieczniej jest wybrać opcję pierwszą. Jeżeli chcesz wybrać opcję drugą, przetestuj to, żeby nie mieć potem niespodzianek, szczególnie na sprzęcie, który jest maszyną produkcyjną, czyli jest to maszyna, której używasz codziennie. Ja się mogę wygłupiać na maszynie wirtualnej, ale na sprzęcie, który mi służy do pracy, niekoniecznie. Zostaje nam konfiguracja menadżera pakietów. Pytanie, czy chcemy przeskanować dodatkowy nośnik? No nie bardzo, bo go po prostu nie mamy.
Czy chcemy użyć sieciowego serwera lustrzanego? Tak, bo to jest minimalna płytka z minimalnym zestawem, setem oprogramowania. HTTP. Kraj serwera Polska, bo jesteśmy w Polsce. I teraz wybierasz coś, co jest najbliżej ciebie, tak? To może być AGH, Task, albo po prostu główny serwer debianowski. Taki właśnie ja dzisiaj wybiorę, gdyż jest to najbezpieczniejsza opcja. Jeżeli nie ma pośredniczącego serwera, po prostu klikamy dalej. Z racji tego, że jest to desktop, wolałbym mieć oprogramowanie niewolno dostępne. Może to laptop, może ma jakieś dziwne touchpady, dziwny sprzęt w środku. Bez niewolno dostępnego oprogramowania może nie działać prawidłowo. Tak jest bardzo często w przypadku kart Wi-Fi w laptopach i nie tylko laptopach. Repozytoria ze źródłami apt również bywają przydatne, więc tak. No i teraz tak, potrzebujemy na pewno poprawek bezpieczeństwa, na pewno aktualizacji wydania i w niektórych przypadkach bardzo przydatne bywają nowsze wersje oprogramowania, czyli backporty. Nowsze wersje oprogramowania są to porty testinga do stable'a, czyli coś, co nie weszło do wersji stabilnej, jest używane w testingu. A może Ci się przydać. Z pomocą pewnej komendy instalujemy właśnie programy testinga za pomocą backportów, ale żeby móc to robić, musimy mieć te backporty włączone. Ja je w tym momencie włączam. Wybierz i zainstaluj oprogramowanie. Enter. Jeżeli masz jak ja i chcesz sobie samemu zarządzać aktualizacjami, wybierasz opcję pierwszą. Jeżeli chcesz mieć to z głowy i nie chcesz się o tym pamiętać, wybierasz opcję drugą. Tyle. Ja zawsze wybieram opcję pierwszą. Nie chcę brać udziału w konkursie na najpopularniejszy pakiet. No i teraz tutaj mamy Taskcella, tak? Możemy sobie wybrać jedno z wielu domyślnych środowisk graficznych. W następnej instalacji pokażę Wam, jak olać to tutaj i zainstalować sobie system ręcznie niemalże od zera, co skutkuje tym, że jest on lżejszy. To jest punkt pierwszy, a punkt drugi możesz sobie wybrać każde, jakie tylko istnieje. Środowisko graficzne dla Linuxa. Dzisiaj polecimy lenistwem i wybierzemy sobie tylko inne środowisko graficzne, czyli odznaczymy sobie spacją zarówno podstawowe składniki środowiska graficznego Debiana, jak i odznaczymy sobie GNOME, żeby go tu nie było i wybierzemy sobie coś mega lekkiego, czyli w tym przypadku wybierzemy sobie LXQT. Nie wiem, czy Mate nie jest lżejszy, ale my dzisiaj testowo lecimy z LXQT i oprogramowaniem z nim związanym. Klikamy Tab, aby dojść do opcji. Dalej klikamy Enter. Ludu pracujący miast i wsi, ogłaszamy zwycięstwo ducha nad materią, gdyż została nam do zainstalowania w tym momencie program rozruchowy GRUB. Tak, chcemy zainstalować GRUBa na naszym dysku twardym. Z racji tego, że jest to instalacja BIOSowa, wybieramy pierwszy dysk, na którym instalowaliśmy system. Jeżeli twój dysk to, nie wiem, SDB, cokolwiek, jakakolwiek nazwa, to wybierasz właśnie ten dysk, na którym
instalujesz system. Natomiast zwróć uwagę, że nie wybierasz partycji, wybierasz centralnie dysk. SDA, FDA, HDA, whatever, cokolwiek by to nie było. Z racji tego, że jest to instalacja BIOSowa, nie chcesz wymuszać tego w ścieżce nośników wymiennych EFI, więc nie. Czekamy na instalację gruba. I zaraz potem prawdopodobnie czeka nas restart systemu. Zakończ instalację. Super. Ustawia nam użycie szkodników i hasła. Czyści instalację i powinien nas... A jeszcze pyta nas, czy nasz zegar systemowy jest prawidłowo ustawiony. Odpowiadamy mu, że tak. OK. Dalej. Teraz następuje restart i powinniśmy za chwilę zobaczyć naszego Debiana. Co się właśnie stało? Nazwa użytkownika. Hasło. Pierwsze uruchomienie naszego Debiana. Zróbmy sobie tylko pełen ekran. Tak to wygląda, mili Państwo. Właśnie staliście się posiadaczami świeżo zainstalowanego Debiana ze środowiskiem graficznym LXQT. Z czystej ciekawości jestem ciekaw, ile to bierze RAMu. Mamy tu jakiś hatop? Czy nie mamy jakiegoś hatopa? Nie mamy. Dobra, to zainstalujmy sobie pierwszy program. Sudo apt install hatop. Tak. I tak oto właśnie instalujemy sobie pakiety przez sudo. Zainstalowaliśmy sobie hatopa. Piszmy hatop. No nie jest źle, moi kochani, 408 MB na sucho na systemie, w którym zainstalowany mamy całą masę oprogramowania, to naprawdę nie jest źle. Cały LibreOffice, oprogramowanie do odtwarzania filmów i tak dalej, i tak dalej. Szczerze mówiąc, ja jestem pod wrażeniem przy tak małym użyciu systemu i tak ładnie wyglądającym interfejsie graficznym. Dobra, to by było na tyle. Nie ma co przedłużać. Ja Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnej instalacji.